jesteśmy w takim centralnym punkcie Parlamentu Europejskiego. To jest najlepsze miejsce na wystawy w Parlamencie Europejskim, bo to jest miejsce, gdzie wszyscy przechodzą, gdzie krzyżują się wszystkie drogi, wszystkie budynki Parlamentu Europejskiego. No i właśnie tutaj wczoraj wieczorem razem z marszałkiem Jackiem Protasem otworzyliśmy wystawę Mazury, cud natury. I to jest jeden element, a drugi element to oczywiście nasza zachęta do głosowania w tym plebiscycie internetowym Mazury, cud natury. Wczoraj kilkaset osób wzięło udział w tym głosowaniu, kilkaset osób przewinęło się tutaj przez tą wystawę. Mam nadzieję, że dzięki temu Mazury zyskają nowych sympatyków, nowych turystów, nowych wizytorów, którzy przyjadą do naszego pięknego regionu. No a poza tym mam nadzieję, że te głosy z Parlamentu Europejskiego zdecydują o wyższej pozycji naszego regionu w tym plebiscycie. To jest oczywiście znana już w Polsce kampania, natomiast nieznana tutaj w Brukseli. Kampania, która pokazuje takie trochę zaskakujące zestawienie obrazów z Warmii i Mazur, porównując je z znanymi obrazkami z innych krajów Europy, czy świata nawet, bo przecież jest porównanie do Alaski, czy do Tanzanii. To się bardzo podobało. Wszyscy podkreślali, że to znakomity pomysł, że świetna kampania naszego regionu. Pomysł się w ogóle wziął 2 lata temu. Zainspirowałem się pięknymi zdjęciami naszego wspaniałego, lokalnego fotografa Ryszarda Czerwińskiego. I to zapoczątkowało powstanie tego wspaniałego pomysłu, który bardzo dobrze został i z dużym uznaniem przyjęty w Polsce i za granicą. 11 pięknych zdjęć, 4 wspaniałych twórców. Zaprosiłem jeszcze dodatkowych naszych wspaniałych fotografików: Mieczysława Wieliczkę, Wojciecha Wójcika i Andrzeja Stachurskiego. 11, tak jak powtarzam, pięknych zdjęć mazurskich krajobrazów opatrzone przewrotnymi hasłami, porównania do wspaniałych kurortów na świecie. Pokazujemy, jakie piękne są Mazury, jakie piękne zdjęcia. Te zdjęcia pokazują emocje, jakie to jest cudowne miejsce. Jest interesująca wystawka. Niespodzianka jest dla mnie. Byłam już tam, kiedy byłam bardzo mała, ale pamiętam, dobrze pamiętam o co, jak jest ten krajobraz. I to dlatego głosowałam. To jest wybór sercem, bo bardzo mi podoba się ten krajobraz. Niesamowite wrażenie. Niesamowite. Pierwsza w Parlamencie wystawa w tej technologii 3D, która daje ten przestrzenny obraz. To najlepiej widać na przykład na tym zdjęciu. Jak genialny to jest. Bardzo proszę o wybranie 7 regionów, w tym oczywiście Jezior Mazurskich. Takie są zasady. Absolutnie Jezioro Mazurskie wybieram, tak? Jest, tak? Mazury, cud natury. Dobrze, napiszemy Mazury, cud natury. Dobra, enter. Dziękujemy za głosowanie. Dziękujemy bardzo. Brawo. Dziękuję bardzo. Zagłosowałem na Mazury. Jest to dla mnie tak naturalne głosowanie i tak wielka wiara w to, że Mazury zostaną tym jednym z 7 nowych cudów świata. Bo cała historia moich wakacji w życiu związana jest z Mazurami, z Warmią i z Mazurami. Ja zacząłem, jak miałem 17 lat i byłem wtedy po raz pierwszy przez ponad miesiąc na Mazurach. I trudno się odkochać, trudno zmienić to miejsce na jakiekolwiek inne na świecie. Ja może teraz nie bywam tam co roku, aby spędzić wakacje, ale był taki czas, kiedy było to główne moje miejsce pobytu i najważniejsze miejsce odpoczynku, ale także takich refleksji życiowych. Każdy potrzebuje mieć takie miejsca i dla mnie to były zawsze Mazury.